I witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Katarzyna Gujska. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz na Ukrainę. Witek rzeczywiście jest już daleko. To już w zasadzie wschodnia część Ukrainy, prawda? Witku, witam bardzo serdecznie. Ja od razu powiem, Witek Newelicz, nasz korespondent wojenny. Pewno wszyscy Witka doskonale Państwo znają, ale żeby nie było wątpliwości, w tej chwili w trasie, więc tylko w połączeniu telefonicznym. Witku, powiedz nam proszę o tym dzisiejszym ataku na Kijów. Tak. Odbył się. Była to ciężka noc dla mieszkańców Kijowa, ale całe szczęście wielki szkód ten atak nie poczynił, ponieważ wszystkie rakiety, konkretnie pociski Kinjal, zostały przez ukraińską obronę przeciwlotniczą strącone za pomocą, tutaj nie ukrywa się tego, patriotów. No oczywiście Rosjanie użyli jeszcze rakiet Kalibr, ale te też lecące z południa i z południowego wschodu udało się po ukraińskiej obronie strącić. No to są bardzo dobre wiadomości, ponieważ dzięki, na razie nawet nie znamy ilości patriotów będących obecnie na Ukrainie, ale ta broń przeciwdziała skutkom ataków rakietowych, z jakimi Ukraina miała do czynienia jeszcze niedawno temu, przecież te straszne tragedie. Ja przyjeżdżałem przed 2 godzinami przez Chłumań, miasto przed miesiącem dotknięte atakiem rakietowym. Tam Rosjanie wystrzelili 20 kilka pocisków. No 3 z nich, czy też 2 nie udało się Ukraińcom zestrzelić. No właśnie, ale to też jest dobra wiadomość z innego powodu. Rosjanie pozbywają się, już mówiąc tak brutalnie, broni. Na szczęście ta broń jest neutralizowana przez ochronę powietrzną Ukrainy. No ale właśnie, ale się pozbywają jej. Więc nie dość, że tracą to, co przez całe lata w propagandzie i w przekazie nawet poważnych instytucji międzynarodowych miało funkcjonować jako broń śmiertelnie niebezpieczna, a wręcz nieuchwytna. No okazuje się, że jak najbardziej wszystko jest uchwytne. Systemy Patriot działają, a Rosjanie, no te rosyjskie zasoby tej najpoważniejszej, najbardziej zaawansowanej technologicznie broni bardzo się uszczupliły. Tak, no nie tylko jeżeli chodzi o broń, również jeżeli chodzi o dobrze wyszkolonego żołnierza. No okazuje się, że najemnicy grupy Wagnera są najbardziej wartościowymi żołnierzami po stronie rosyjskiej i to przyznało dowództwo ukraińskie. Czyli te zasoby ludzkie również, no zwłaszcza jeżeli to dowiadujemy się o zlikwidowaniu kwatery jakiejś formacji rosyjskiej i zginięciu iluś tam oficerów. No i to są dobre wiadomości dla armii ukraińskiej, chociaż cały czas dzisiaj Hanna Mahler podkreśliła, że ta wojna jest jednak cały czas wojną Dawida z Goliatem. Te potencjały są nieporównywalne. I tutaj oczywiście cały czas te ilości broni otrzymywanej z Zachodu są niewystarczające, podkreślają to wszyscy tutaj, ale już tak znikoma ilość tej broni, tego dobrego, nowoczesnego wyposażenia wystarcza, żeby nawet przed kinżałami ukraińskie miasta obronić. Dzisiaj na Ukrainie też padło stwierdzenie, że Rosja to jest takie fejkowe państwo z fejkową drugą armią świata, z fejkową demokracją, z fejkowym wszystkim. I coś w tym jest. No Ukraińcy od roku ponad pokazują Rosjanom sprawdzam i no, są krajem, który nie dał się zniewolić. No to się zaczęło w Czeczeniu przecież. Witku, przepraszam, ja cię dopytam, proszę powiedz to takie pytanie, które zadajemy, jaka pogoda na wschodzie Ukrainy. My je oczywiście zadajemy nie z ciekawości, ale pytamy w kontekście możliwości, które stwarza już inna pogoda wiosenna niż ta związana z silnymi deszczami, z roztopami,
czyli już ta wiosna taka w pełni, gdzie podłoże wysycha i tak jak mówiłeś, rozmawialiśmy między innymi wczoraj, jest szansa na to, żeby chociażby czołgi no, mogły swobodnie ruszyć w stronę tych umocnień wojsk Federacji Rosyjskiej. Powiedz proszę, jak to wygląda? Państwo widzą w tej chwili drogę, którą Witek kilkanaście dni temu nagrał. To jest droga, tak zwana chyba Autostrada Życia, prawda, Witku? Ta droga do Bachmutu. Państwo widzą, tutaj nasi widzowie widzą ją w tej chwili rozjechana, błotnista w zasadzie, tak by trzeba było powiedzieć. Proszę powiedz, jak to wygląda, jak ta sytuacja pogodowa wygląda na wschodzie? Nie, te trakty już wyglądają inaczej, zwłaszcza, że no jeszcze, no i te pola, oczywiście okopy, no ten pofałdowanie terenu też ma no ważną rolę odgrywa, te pierzchołki tych wzgórz wysychają oczywiście szybciej. No ale przez ostatnich jeden dzień, wczoraj już tam lać zaczęło i na najbliższe dni na wschodzie przewidują deszcze. No ale Ukraińcy te dobrodziejstwa, jakie natura sprawiła tych kilkanaście dni słonecznych, zapewniając tam na Donbasie, no to nie wykorzystali na tą chwilę. Poza tym no cały czas trwają działania takie pozorujące. Ukraińcy rozpoznają bojem nie bardzo ofensywnie, bardzo Rosjan niepokojąc, no bo Rosjanie nie zdają sobie sprawy, w jakim miejscu, na którym kierunku i gdzie nastąpi atak. No i to oczywiście wpływa na morale rosyjskich żołnierzy, bo jest ich bardzo dużo. Witku, ja ci jeszcze dopytam, bo patrzę na zegar, mamy jeszcze chwilę, ale to myślę, że ważna też dla nas informacja, bo pierwsze zestawy HIMARS trafiły już do Polski, następne mają trafić jesienią i to już wyposażone w rakiety z zasięgiem do 500 kilometrów. Ale powiedz, bo zanim, tuż dosłownie, kilka dni przed przyjazdem do Polski HIMARS-ów pojawiły się w części polskich mediów, a przynajmniej polskojęzycznych mediów, takie informacje, że oto Rosjanie znaleźli sposób na HIMARS-y. I okazuje się, że przynajmniej tak twierdziły te media w Polsce działające, że te HIMARS-y to już sobie w ogóle nie dają rady, bo Rosjanie fantastycznie potrafią je neutralizować. Powiedz proszę, jak to wygląda? No ale to są takie same rewelacje, przepraszam, no, to są takie same rewelacje jak te ogłaszające, że Bachmut już został zdobyty przez Rosjan, one kilkanaście razy padały. No, Rosjanie oczywiście im gorzej idzie im na froncie, tym bardziej intensyfikują kampanię dezinformacyjną. Tutaj na Ukrainie również, zwłaszcza radiostacje rosyjskie, niestety odbierane przez ludność tutaj na terenach przyfrontowych. W samym Bachmucie cały czas nadaje rosyjskie radio wzywające żołnierzy do poddania się. Ukraińcy z drugiej strony też prowadzą coś w rodzaju ofensywy propagandowej, chociażby sama ta akcja skierowana do żołnierzy rosyjskiej, aby się poddawali. Ona coraz bardziej się umasawia. Takie komunikaty są przez radio, no, reklamy wyskakują, SMS-y przychodzą na różne numery. Jednak no, i podobnoż bardzo wielu Rosjan korzysta z tej formy uratowania życia, no bo jednak ci mobilizowani wiedzą, że po otrzymaniu już tego powołania, że bardziej je stracą niż przeżyją, oni się z tym liczą i to jest bardzo dobra wiadomość dla wojsk ukraińskich. Czyli szanowni państwo, to tak jak napisała Gazeta Polska codziennie na okładce, postrach Rosjan, czyli właśnie zestawy HIMARS pierwsze do Polski trafiły. Czekamy na kolejne. Można powiedzieć, że wiadomości z frontu są takie, że nic się nie zmieniło. Postrach jak postrachem był, taki HIMARSy. Jest. I prawdopodobnie postrachem HIMARSy będzie. Pracują. Jeszcze HIMARSy raz pracują, powiedz, Witku. Przekonają. Mówi, że HIMARSy pracują, przekonują się o tym ci dowódcy tak z nienacka rakietami zaatakowani w swoich kwaterach głównych, także na pozycjach oddalonych od linii frontu, na przykład w Ługańsku miało to. No, raczej to zawdzięczamy HIMARSom i dobrą wiadomością jest, że Ukraińcy otrzymali pociski dalszego zasięgu już, bo Rosjanie jednak te centra logistyczne uplasowali dalej niż 60 kilometrów.
No jednak no, wróży to jakieś sukcesy Ukraińcom przy wykorzystaniu tej broni dalekiego zasięgu. I tych sukcesów oczywiście im bardzo serdecznie życzymy, bo ich sukcesy są również naszymi sukcesami. Im dalej Rosjanie od Ukrainy, tym dalej od Polski i tym go się trzymamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Witek Newelicz już ze wschodniej Ukrainy, gdzieś za Humaniem, zmierza dalej w kierunku frontu. Będziemy się z Witkiem łączyć, bo trzymamy rękę na pulsie. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę część wieczoru, ale oczywiście wieczór w Republice się nie kończy. Proszę z nami pozostać i do zobaczenia.